Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. A dzisiaj chcę się z wami podzielić niezwykłym wersetem, który z niesamowitą mocą przemówił do mnie, kiedy czytałem Księgę Sędziów. 5 rozdział tejże księgi i wers 9. Słuchajcie. Serce moje należy do wodzów Izraela, do ochotników w ludzie. Błogosławcie Pana. Drodzy bracia i siostry, na kogo patrzycie w swoim życiu? Oczywiście powiecie, że na Jezusa i dobrze czynicie. Ale czyż apostoł Paweł nie powiedział: patrzcie na mnie, bierzcie ze mnie przykład? Czyż tak nie mówi Słowo Boże? A czy list do Hebrajczyków nie powiada nam: patrzcie, jak wyglądał koniec życia waszych wodzów i bierzcie z nich przykład, uczcie się od nich? To jest ważne, że chodziło o koniec ich życia, o dojrzały wiek, kiedy już mieli za sobą wiele lat i okazało się, że przez te wszystkie lata byli Bogu wierni. Drogi bracie, droga siostro, może przyjacielu, na kogo patrzą twoje oczy? Kim się zachwycasz? Od kogo bierzesz nauki? Kto jest twoim, można powiedzieć, nauczycielem? Bo przecież Biblia mówi, że mamy mieć nauczycieli. Czy są to ludzie, którzy nieustannie narzekają, nieustannie wszystko i wszystkich krytykują, nieustannie obmawiają, nieustannie pokazują palcem, jak to tam jest źle, a sami niczego w życiu nie dokonali? Jeżeli słuchasz takich ludzi, to nie patrzysz na bohaterów, nie patrzysz na tych, którzy są wodzami, ale patrzysz, jak to mówi Słowo Boże, patrzysz na ludzi, którzy są ogonem, a nie głową. Patrz na tych, którzy okazali się zwycięzcami, którzy pokonali w swoim życiu mnóstwo trudności. Dzięki Bożej łasce, to oczywiste. Których Bóg użył w niezwykłych dziełach. Oczywiście, że dzięki Bożej mocy i dzięki Bożej łasce. Patrzcie na ludzi, którzy nie boją się, którzy nie przestraszają was, którzy nie lękają się, którzy nie tłumaczą swojego lenistwa niebezpieczeństwem. Patrzcie na zwycięzców, a sami będziecie zwycięzcami. Jeżeli będziecie patrzyli na tych, którzy są przegrani, to będziecie przegranymi. Czy należycie do tych, o których Biblia mówi, że są ochotnikami w ludzie? Nie wszyscy w ludzie są ochotnikami. Tak jak w czasach sędziów, nie wszyscy byli ochotnego serca, gotowi do tego, żeby służyć Bogu, gotowi do tego, żeby iść i walczyć. Tak jak dzisiaj w kościołach nie wszyscy są ochotnikami. Do jakiej grupy ty należysz? Czy do grupy tych ochotnych sercem, którzy gotowi są zawsze służyć, nie są chętni na to, żeby słuchać pochwał ludzkich, nie zależy im na tym, żeby ktoś im klaskał, ktoś wymieniał ich imiona, nazwiska, ale gotowi są zawsze służyć. Nieważne, czy ktoś o nich wspomni. Ważne, że mają boskie, ochotne serce. Czy masz takie serce? Bo jeśli masz takie serce, to będziesz zawsze, wszędzie, w każdym czasie, w każdym miejscu, we wszelkich okolicznościach błogosławił Pana. Tak, będziesz błogosławił Pana. A jeśli nie masz takiego serca, będziesz ciągle narzekał. Będziesz takim starym zgredem, któremu nic się nie podoba i który zawsze jest niezadowolony. Czy błogosławisz Pana? Jeśli go nie błogosławisz, oj, to w twoim życiu źle się dzieje. Prorok Habakuk powiada: nieważne, czy moje stodoły są pełne zboża, czy na drzewach są owoce, nieważne, czy w moich zagrodach jest pełno owiec, nieważne, zawsze będę chwalił swojego Pana, zawsze będę go wielbił, zawsze będę go błogosławił, bo On jest Bogiem i Jemu należy się chwała bez względu na to, czy mnie się dzieje dobrze, czy mnie się dzieje źle. Oczywiście to, czy dzieje mi się dobrze, czy źle, to jest bardzo subiektywne i my tylko na to tak patrzymy, bo z punktu widzenia Boga, wtedy, kiedy nam się dzieje dobrze, może nam się dziać źle. A wtedy, kiedy dzieje nam się źle,
Możemy mieć największe błogosławieństwo, ale któż to zrozumie? Przecież tylko ten, który zaufał swojemu Bogu, oddał siebie, powierzył siebie Bogu. Człowieku, jeśli słuchasz tego, to albo to wyłącz i zapomnij o wszystkim, albo do licha jasnego trzaśnij pięścią w stół i powiedz: dosyć tego ględzenia, dosyć tej zabawy w Kościół, dosyć tej zabawy chrześcijaństwo. Ja jestem gotów Tobie, Panie, służyć. Złam mnie, skróż mnie. Złuj mi skórę, jeżeli się nie nadaje do tego, ale chcę być Twoim uczniem i chcę być Twoim sługą. Amen?